Zaczyna się właśnie wasza trasa. Graliście już we Wrocławiu. Jakie są pierwsze wrażenia? Świetnie było, bardzo ciepłe było przyjęcie we Wrocławiu. Zobaczymy, jak będzie w Poznaniu. Dzisiaj mamy taką małą konkurencję w postaci meczu. Nie taka mała, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co, jedziemy dalej jutro. Ogólnie bardzo pozytywnie się nastawiamy na tą trasę. To jest taka nasza w zasadzie pierwsza większa trasa. Do tej pory mieliśmy tylko takie wypady jedno-dwudniowe. Teraz właśnie chcemy troszkę pojeździć po Polsce ze swoją muzyką i się jakoś zaprezentować szerzej. Nawiązując do tytułu waszej pierwszej piosenki, która stała się słynna za sprawą reklamy pewnego operatora komórkowego, jaką rolę w waszym życiu odgrywają dziewczyny? No, dziewczyny są bardzo ważną postacią w naszym życiu. Powiedziałbym, że kluczową rolę odgrywają. A szczególnie jedna. Napędzają to wszystko. Chyba o takich właśnie różnych życiowych sprawach, wiadomo, dziewczynach, jakichś wzlotach, upadkach. No, ogólnie nasze teksty, nasza muzyka jest ogólnie taka dość pozytywna, lekka i tak samo te teksty są często lekko autoironiczne, traktują o takich różnych sprawach, chyba nie do końca z takim jakimś, nie z powagą, tylko tak troszeczkę odwrotnie. Wiesz, no, raczej nie czujemy się ze zespołem, który jakimś walczącym, który by nie wiem, dotykał jakichś spraw politycznych czy jakichś takich ogólno, nie wiem, społecznych. Raczej wydaje nam się, że jest wiele osób, które robi to lepiej od nas. Na tej płycie teksty traktują o miłości, jakichś takich związkach między mężczyzną a kobietą. Ale nie wykluczamy, że może na następnych płytach będziemy śpiewać o czymś innym. Jakie są wasze inspiracje dla tych, którzy może nie słyszeli nigdy waszej muzyki? Jak byście ją zareklamowali? Myślę, że nasza muzyka jest muzyką popową, bo gramy głównie proste piosenki, melodyjne. To jest taki pop z takim pazurem, bo one są podane w raczej takiej dość surowej aranżacji. Jest dużo energii, jest dużo jakichś takich właśnie surowych brzmień, ale mimo wszystko staramy na melodię. Staramy się, żeby te piosenki były melodyjne, żeby te melodie były jakieś chwytliwe, zapamiętywalne. A jednocześnie oryginalne, nie staramy się kogoś tam naśladować, żeby ciężko mówić o jakichś bezpośrednich inspiracjach. Raczej jakby całym jakimś prądem popowym się, można tak powiedzieć, inspirujemy. To, że gramy w ten sposób na gitarach i że w takiej stylistyce to też nie oznacza to, że słuchamy w domu podobnej muzyki. Chociaż trochę częściowo słuchamy, a częściowo też słuchamy innych rzeczy, więc to jest tak naprawdę ciężko powiedzieć. Poszukujemy różnych fajnych brzmień na świecie i tego po prostu słuchamy, a nie można tego jakoś zdefiniować chyba po prostu. Jeżeli coś jest z naszym zdaniem fajnym, to tego słuchamy. A wasze takie wstydliwe przyjemności, do których byście się tak specjalnie nie chcieli przyznawać, ale może spróbuję z was wyciągnąć takie, nie wiem, rzeczy, które... W sensie muzycznym? No to wiele jest takich, bo... Ja się przyznam do jedzenia czekoladek bardzo. Wiesz, no, przynajmniej ja lubię mainstreamowy pop. No, na przykład mieliśmy też kiedyś w repertuarze cover Britney Spears. Tak, no jakby wydaje nam się, że nie ma co. No, nawet te najbardziej mainstreamowe gwiazdki, no często mają numery, które po prostu są świetne pod względem melodii i potem jeszcze produkcji. Także można wśród tego mainstreamu też znaleźć sporo dobrych rzeczy. Dokładnie, nie jesteśmy takimi jakimiś... Ortodoksami. No właśnie, ortodoksami alternatywnymi, jakimiś do szpilkości. Raczej lubimy pop. Sporo można by tu mówić o takich guilty pleasure, więc to tak. Powiedzcie, dlaczego tak długo trzeba było czekać na wasz debiut? No to jest pytanie tak naprawdę, nie wiem czy do nas, no my jakby graliśmy, byliśmy gotowi pewnie na ten debiut już dawno temu. Tak się po prostu złożyło, wiadomo, na to, że zespół wydaje płytę, składa się wiele okoliczności, trochę szczęścia. U nas akurat trochę dłużej to trwało, no ale myślę, że ma to też swoje dobre strony, bo myślę, że nasz materiał jest jakiś tam bardziej dopracowany, bardziej przemyślany, także... A kto zajmował się produkcją tego albumu, waszego debiutanckiego? Produkcją zajmował się Marcin Gajko wraz z nami. Wspólnie tutaj mieliśmy jakąś wizję i spotkaliśmy się z Marcinem Gajko, który właśnie realizował i współprodukował ten materiał. Jakoś to razem wszystko sobie dopracowaliśmy już w studio, jakoś te nasze wizje się spotkały i wyszedł z tego końcowy produkt finalny. Nagraliśmy w studio S4.
co było jakby właśnie dobrą stroną współpracy z naszym wydawcą, czyli Polskim Radiem. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego studia i z efektu, jaki uzyskaliśmy właśnie brzmieniowego. Nagranie już w studiu S4 przesiedliśmy nagraniu takiego dema w naszych warunkach tutaj domowych. Mieliśmy taki znacznie, dwa razy więcej utworów niż ostatecznie znalazło się na płycie. Z tych utworów dokonaliśmy selekcji, jeszcze troszkę poaranżowaliśmy, poprawiliśmy i dopiero to poszło do ostatecznego nagrania. Faktem jest też, że niektóre numery jakoś tam wydobyliśmy, jakoś tam podkreśliliśmy, powiedzmy, charakter, no bo każdy numer można było na przykład zrobić, nie wiem, w tą stronę bardziej, trochę w tą. Nawet nie mówię już teraz o brzmieniu, tylko o samym charakterze, klimacie numeru. I w sumie nad niektórymi numerami długo zastanawialiśmy się, czy na przykład pójść w tą stronę, bo mieliśmy jakieś tam elementy, które sprawiały, że klimat, nie wiem, stawał się bardziej jakiś tam podniosła, a drugie bardziej jakiś tam, nie wiem, punkowy, jakiś surowszy, no i to było ciągle wybieranie i tak naprawdę myślę, że ten materiał, który mamy na płycie, można było jeszcze zupełnie inaczej nagrać. Takim przykładem jest melodyjka na instrumentach klawiszowych w utworze This is not the end, gdzie zastanawialiśmy się do samego końca chyba w czasie miksów, czy zostawić tam ten instrument klawiszowy, czy jednak postawić na taką melodykę gitarową i to tak w sumie... Drobiazg, który jednak rzutował, zresztą dość mocno na charakter. Szczegóły kuchni. Tak, szczegóły kuchni. Czy macie już jakiś chociażby szkic materiału na kolejną płytę? Szkic materiału to pewnie za szkic, dużo powiedziane, ale cały czas... Są pomysły, powstają, cały czas mamy jakieś nowe właśnie rzeczy, które mamy już częściowo w głowie, częściowo jakieś właśnie już powoli jakieś tam coś się krystalizuje i jakąś wizję drugiego materiału mamy, drugiej płyty, już coś tam się pojawia. Myślę, że to nadal będą proste piosenki, tak, myślę, że raczej pozostaniemy w tej stylistyce, natomiast może od strony brzmieniowej będziemy starali się to trochę zmienić, nie wiem. Chcielibyśmy też, żeby druga płyta brzmiała trochę inaczej, żeby właśnie to, co w tej chwili już wiemy o tej pierwszej płycie, że coś nam się nie udało, czy coś nam się nie podoba, to chcemy to poprawić, żeby druga płyta była jeszcze lepsza. To nie znaczy, że ta obecna jest zła. Uważamy, że jest dobra, natomiast nie chcemy stać w miejscu, chcielibyśmy, żeby to poszło jakoś, jak w jakimś kierunku. Zobaczymy, że coś nam to wyjdzie, bo ogólnie robienie płyty tak naprawdę jest takim nie do końca dookreślonym jakby procesem, bo my sobie coś tam mamy w głowach, a tak naprawdę mamy też tych wizji dużo i ta praca w studio dopiero to wszystko tak jakoś weryfikuje i tak naprawdę dopiero mamy ten finalny produkt i dopiero wiemy, jak to brzmi. No i zobaczymy, jak będzie przy następnej płycie, ale myślę, że będziemy pewnie starali się, żeby to zabrzmiało inaczej. Znaleźliście się na takiej pierwszej wkładce, plakacie w magazynie Pulp. Jak to jest z tą polską sceną muzyczną, czy właśnie może Pulp skupia te wszystkie interesujące młode zespoły? Jak waszym zdaniem wygląda kondycja tej sceny? Na pewno ona się zmienia. Na pewno fajne jest to, że pojawiają się takie nowe media, nowe miejsca, gdzie w ogóle te nowe zespoły mogą zaistnieć, czyli właśnie ten Pulp, audycja Piotra Stelmacha. Natomiast kondycja sceny, nie wiem, myślę, że ciągle ciężko chyba tak naprawdę tym młodym zespołem przebić się do takiego, do szerszej publiki. Ale pozytywne jest to, że jakbyś rentem zaczynał, to ciężko było znaleźć jakiś taki zespół, z którym byłaby jakaś nic porozumienia, w cudzysłowie nazywając, a teraz jednak takich zespołów jest więcej. Jest więcej, z którymi czujemy, że mamy coś wspólnego. Na pewno jest tak, że właśnie zespołów jest coraz więcej, powstają nowe, interesujące zespoły i naprawdę dużo jest fajnej muzyki, można powiedzieć, w tym nurcie. A czy Pulp skupia taką całość, całą tą polską scenę? No, wydaje mi się, że pewnie raczej wycinek tej sceny, ale na pewno zajmuje się też wieloma interesującymi rzeczami. I fajnie, że jest w ogóle taki Pulp. A jakie są wasze typy, jeżeli chodzi o właśnie polską scenę indie? Z takich młodych zespołów to ja bardzo kibicuję zespołowi Excessive Machine z Warszawy. Wydaje mi się, że chłopaki mają duży potencjał i że może być o nich głośno za jakiś czas. No, ostatnio byliśmy na koncercie Kumka Olik, bardzo, bardzo młody zespół i bardzo pozytywne wrażenie. Tak. Super wypadają na żywo, dobre melodie i tak dalej. Także. Mam nadzieję, że może przydać się na nasz koncert. Ja czekam na jakieś w końcu posunięcie zespołu Nerwowe Wakacje, bo jakoś tak nie mogę się doczekać, aż w końcu coś nagrają, a fajnie to się zapowiada. W takim razie życzę wam miłego koncertu dzisiaj. Dzięki wielkie za wywiad. Dziękujemy. Dobra, dziękujemy. To say the things how they look.